Myślę, że na pewno ta nasza gra falowała niestety, szczególnie w tym czwartym secie. Utknęłyśmy w jednym ustawieniu, nie potrafiłyśmy skonstruować akcji i stąd też takie wysokie prowadzenie w tym secie. Na piątego seta wyszłyśmy bardzo zmobilizowane, bo wiedziałyśmy, o co gramy i tutaj jakby wygrana albo przegrana i to decydowało o tym, kto awansuje. Dlatego bardzo wyszłyśmy takie, że tak powiem, zmotywowane. I nie chciałyśmy odpuścić tej wygranej dzisiaj. Staram się do każdego meczu podchodzić tak samo. Analizujemy przeciwnika i jakby każda piłka jest ważna i wychodzę z założenia, że tak jakby najlepiej grać, nie myśleć o tym, co było wcześniej, ani co będzie później. Puchar nie wybacza, albo się wygrywa i przechodzi się dalej, albo przegrywa się mecz i odpada. No mówię, my byłyśmy dzisiaj naprawdę bardzo zmotywowane, żeby wygrać ten mecz. Bardzo chciałyśmy dostać się do Final Four i pojechać do Nysy i bardzo się cieszę, że nam się to udało. Myślę, że na pewno jest też to nagroda gdzieś tam za naszą pracę. To prawda, że mamy młodą drużynę, do której dołączyło parę doświadczonych zawodniczek w tym sezonie i myślę, że to jest bardzo taka fajna mieszanka, która może naprawdę grać dobrą siatkówkę. O, ciężko cokolwiek powiedzieć. Na początku to przepraszam za mój głos. Myślę, że ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, no bo gdzieś tam walka była i wynik to pokazuje, że to 3-2. To jednak naprawdę był, myślę, że dla oka fajny mecz. Ale jednak to Budowlane, myślę, że lepiej nasze rozpracowały, bo naprawdę zagrały super, świetny mecz w obronie i dużo lepiej w kontrze niż my dzisiaj i trzeba im to oddać i zasłużone zwycięstwo moim zdaniem. No tak, no myślę, że to jest spełnienie marzeń gdzieś tam każdej zawodniczki, tym bardziej naszego zespołu, gdzie jesteśmy młodym zespołem i nie wszystkie jeszcze dziewczyny miały okazję tam wystąpić, więc myślę, że to było dla wszystkich takie no ważny mecz po prostu i jestem dumna z zespołu, bo wydaje mi się, że nikt nas przed sezonem nie brał tak na poważnie w walce o tą czwórkę, a nie poddajemy się i na pewno będziemy dalej ciężko pracować, żeby było tylko lepiej. No, my troszeczkę tak wyszłyśmy w czwartym secie, pewne, że już jest 2-1 i że nam się gra układa i nagle nam się wszystko posypało. I troszeczkę same byłyśmy zdziwione tym, jak my słabo gramy, a jak dobrze gra drużyna z Kalisza, jak się fajnie podniosła po tych dwóch przegranych setach. Natomiast myślę, że ta przerwa w tym czwartym secie troszeczkę otworzyła nam oczy, troszeczkę nas uspokoiła to, że trener praktycznie wszystkie nas ściągnął. Wiedziałyśmy, o co gramy, więc po prostu wyszliśmy na piątego seta, a teraz jakby to my nie miałyśmy nic do stracenia. No niestety w żeńskiej siatkówce jakby nie ma nic pewnego, więc my przy takim wyniku byliśmy jeszcze bardziej zestresowane niż jak jest punkt za punkt. Myślę, że o tej breaku zadecydowała ta obrona spod bandy i to wyciągnięcie tej piłki, dwie pierwsze akcje tak naprawdę. I no jestem szalenie dumna z mojego zespołu, że tak powalczył i że wygrałyśmy to i mamy ten awans.